Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z Gearsów na moim kanale. Jesteśmy w drugim akcie już i gramy teraz Cave. I ciekawe, gdzie oni nas prowadzą, nie? Musimy porozmawiać z przywódcą osady na farmie parowej, więc powoli się to tam udajemy. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to oczywiście dajcie łapę w górę, subskrypcję i dzwonek powiadomień oraz również zapraszam was na kolejny odcinek już z Gearsów, który się pojawia codziennie o 18:00. Dobra, gdzie jest ten przywódca? Gdzieś tam, więc suniemy do niego na pełnym speedzie oka, ryba dusza, masakra. W Gearsach jak nagrywam, coś mi się psuje troszkę tutaj. Coś mi się psuje troszkę dźwięk czasami, więc nie wiem, czym to jest spowodowane. Mam nadzieję, że już więcej takich problemów nie będzie. Resetowałem komputer przed nagrywką i zobaczymy, jak to teraz będzie działało. Dobra, dzidujemy do tej, do tego przywódcy i co tam ciekawego nam powiedzą, nie? Ta osada w ogóle jest jakaś taka trochę dziwna. Jakieś dzieciaki z karabinami biegają, masakra. Dobra, wpadamy tutaj. O, outsiderka, trudno wyczuć. Dobra, pyk, czy wyjdzie pod tył? Nie, no nie wyjdzie, trzeba iść naokoło. I właśnie to jest troszkę denerwujące tutaj, nie? Czasami. Dobra, to idziemy. Więc te drzwi nam otworzą? Dobra, otworzyli. Jesteś ziomeczek, który nas chyba poprowadzi do szefa. Kolejna bramka bezpieczeństwa, pewnie nas tutaj będą sprawdzać teraz. Dobra, idziemy do farmy parowej. Podobno nie da się jej nie zauważyć, nie? Co jest grane? Gościu, co ty tu zrobiłeś w ogóle? I silnik parowy nowy. Rany tam przejść, chyba tędy trzeba biec. I na samym końcu jest ten przywódca. Więc suniemy tutaj cały czas do przodu. Ładnie to miasteczko wygląda, całkiem spoko. Debeki muszą koalicję. No to jest tam ta baza i dużo ludzi opuściło ją, nie? Dobra, wpadamy tutaj. Co jest grane? Co ci ludzie tutaj robią? O, nowy robot się tworzy. Dobra, tutaj jest ten boss. Kolejna część do naszego Jacka, więc oczywiście bierzemy. Trzeba nam 7 tych komponentów. Dobra, otwieraj to, ziomeczku. Halo, brama. Dlaczego to się nie otwiera? Dobra, jest. Okej, jakieś flashbacki mamy. No i co się dzieje w ogóle teraz? No widzicie, Cave ma te problemy z głową, nie? I ona ma te zwidy takie dziwne. I to jest wszystko przez ten naszyjnik, co ma założony, co dostała od babci. Jakieś dodatkę. To jest osadniczka jakaś. No Jezu, nie robię strasznie w grach takich staweczek, nie? One są niby fabularne. I fajnie ciągną tą gierkę w niektórych momentach. Ale też na tych stawkach zawsze mi się nudzi, nie? Więc lecimy tutaj do tego przywódcy. Gdzieś tutaj powinno być. Otwieramy brameczkę. No i zobaczymy, co nam tam pojawia, pokażą. Old guy, smells like beer. You seen him? Kate. Okej, to jest on chyba. A lot of cogs been out here to make their pitch. Never imagined they send you. Guess they thought you'd hear me out. And what do you think? I think you need a new decorator. No, dekoracja to ma taką średnią. He's supposed to keep them away. How's that working out for you? Huh. Not too well. It's good to see you again, Kate. You too, Uncle.
Now go pack up. You're leaving. Że co? Am I? Look, man. We've convinced every other village to enlist. You're the last holdouts. Cog, outsider. Look, it doesn't matter. It's time to fight these things together. Ty fajnie, bo taki duży no, teamek robią, nie? It's time we end this conversation. A czekajcie, bo ten gość nie chce iść z nami. Sorry, young ones. You can find your way out. Ulala, ale oplu. Ale goś oplu. A zbroja ma fajną. So go ahead, send us away. But if you do, I'll be back to bury whatever's left of you and the people behind these walls. And I think you know it. Shit. Okej, okay, coś się dzieje. Lately every day. Mamy atak od szarańczy. They do that every day? No, they don't. Come on. Dobra, dostaliśmy jakiś pistolet. Uncle. Amazuma na scrollu. Dobra, podjeżdżamy, ratujemy tutaj tą ekipę, nie? Mamy mocny atak. Co to za ekipa jest w ogóle, co? Ale wydupczyło. Pyk mu w łeb. Halo, ty. Dobra. Czoła odpadają, nie? Jak z tego trafiamy, ale... Ja mam tylko ten pistolet? Ładujemy go szybko na fast reloadzie. Ammo do boltoka oczywiście bierzemy. Pyk mu raz! Ej, ustawienia głośności mi się zmieniają tutaj, nie wiem dlaczego. Patrzcie, jak teraz jest... cicho, musimy to trochę ściszyć. Damy to na trójeczkę. Ta gra jest mega za głośną. Pyk! Dobra, uciekamy za tą osłonkę. Ej, skąd? Jezu, tu z boku był gość jeszcze. Dobra, Oskar mnie podniósł. Gościu! Ty mi stąd pal wroty. Łuk! Łuk w grach ogólnie był zawsze kozakiem totalnym. Więc mogę go podnieść, czy nie? Dobra. Ammo do boltoka. O nie, tu się z łuku ciężko strzela strasznie. Ale jak trafimy, to gość fikoła kręci. Pyk! Pyk! O Jezu! Ale mis. Dobra, trafiony. Gdzie te potwory są? Jest tak zamglono, że nic nie widać. Jest Lancer! Gdzieś tu Lancer leżał, dajcie mi go. Idzie kolejna fala. Trzeba mu headshoty strzelać, nie? Dobra, rozwalony gość. Mamy pozamiatanych frajerów. Ty fajny ten boltok jest. Ma duże obrażenia strasznie. Granatnika to ja nie chcę, bo się granatnikiem wczoraj zabiłem kilka razy. Mam jakiś sprzęt, ale giver lepszych nie widzę. Dokładnie pozaglądam, wszystko posprawdzam. Dobra, tutaj mamy coś. Pułapka rażąca. Nowa zdolność. Jack podkłada pułapkę rażącą pobliskich wrogów i... Rażąco pobliski wrogów prądem, okej. Okay. Wiem, o co chodzi, dobra. Są te zdolności. Ja wiem, to mamy albo pułapkę, albo healka. No, healek lepszy, ale musimy tej pułapki użyć. Więc pyk. Dobra, Jack zrobił to, co miał zrobić. Ale to jest kozackie, patrz co z nimi się stało tutaj. Pokonaj ruina zewnątrz, okej. Pyk. Zoomik dostał bombę. Kolejna bomba, łeb urwany. Pyk. Jaki ten pistolet jest mocarny. Eluwa typie. Pyk. 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 Ładujemy go i ogień do przodu. Mocarz. No z mocarzem już można pograć, nie?
Tam ktoś Wikoła wykręcił. Dajmy tam pułapkę rażącą. O Jezu, jak tu się wszystko sypie. Dobra, do Jacka jest komponent. Oczywiście podnosimy. Są jeszcze jakieś drzwi. Też tam sobie przejdziemy dokładnie. Co mamy? Mark MK1. Wolę retro lancera. Bierzemy amunicję oczywiście, bierzemy granaty. Bo tego zabraknąć nam nie może. Dobra, mocarz jest, możemy... wszystko mamy, teraz można dojeżdżać. Tutaj coś jest? Nie widzę niczego, ale ktoś od nas pikołka wykręcił chyba takiego już na stałe. No jakaś bestia jest większa, nie? Co nas zabija? Dobra, amunicję biorę do końca. Patrzę tego boltoka. Tego z granatnikiem trzeba rozwalić gościa na górze. Dobra, Jacka tam odpalmy. A to co to jest? Jakaś rakieta do odpalenia, nie? Dobra, Jack już odpala to. A, to jest ta parownica, która obrażenia zadaje mocne, bo gorąca para leci, nie? Jezu, jakie to jest głośne wszystko! Dobra, za łuk weźmiemy sobie ten pogrom. Ammo, komponent do Jacka. A, zrobili z tym porządek. A nie, tutaj jest to. I on mnie rozwali zaraz. Kate, uciekaj, bo będzie problem zaraz. Uważaj. Granaciki, pyk mu tam jednego na łeb. Ładujemy go. Mamy go, nice. A, sorry. O to chodziło. Dobra, dobijamy jeszcze to, co mamy dobić. Jest bazuczka. Ofiara blisko, ale tutaj już ich za bardzo nie ma, nie? No o czym ten gość gada? Dobra, pozamiatani goście. Ten leży. A co to za wynalazek jest jakiś mały? Łuku, to ja nie chcę, idziemy na górę. A na górze co? Kolejna impreza się szykuje. Mamy jakieś givery. Lancer ten lepszy, bierzemy oczywiście. Amunicję do lancerka też chętnie przyjmę. Jezu, ile tu jest giver. Do tego pogroma sobie wezmę tu Marksa. Jest ammo do tego? Jest. Dobra, bierzemy amunicję. Oj, czuję, że to jakiś bosik może być. M-bar, snajpera. Kolejna paczka amunicji chyba. Dobra, tu jest zrzutnik, też fajna rzecz. Komponent biorę. Kolejne paczki z amunicją. Też uzupełniamy to wszystko na maksa. Dobra, lecimy dalej. Tam jest generator. Żeby odpalić generator, muszę użyć pułapki rażącej. To mniej więcej tak działa, tak? Dobra, Jack. Jedziesz z tym. A, to jest to! Dobra, generator odpalony. Jedziemy z towarzystwem. To jest to dziadostwo, dobra. To tak zrobić. Lancer. R-ka. Pyk! Ja sobie powinno z tym poradzić, tylko... Zaczęła na kilka razy, dobra. O, jest źle, mamy noka. Podnieście mnie, panowie! Dobra, podnieśli mnie. Uciekamy stąd. Podchodzę do przodu, byleby tutaj podejść, nie? Jest to dziadostwo małe, o Jezu. Dobra, potrzebujemy to prądem porazić.
Salwa leci. Mamy to, nice. Dobra, to już się wysypało. Gdzie są kolejni wrogowie? Tutaj coś idzie, nie macie typie. Naruwa, naruwa, pajacu. Ale mnie... spowolniło mi się ta... I co jest grane? Wujek, podnieś wuja. Dobra. Te granatniki są takie, że powalają, nie? Na bombę i... Do tego dostajemy mocne po dupie. Z jednej strony to jest mocne, ale z drugiej strony... Z drugiej strony to jest przewalone. Dobra, pomidorowa zrobiona. Mamy lancerka, mamy łuk. Nie interesuje mnie to za bardzo. Tu mam jakieś części robotów, myślałem, że jakieś... amunicje i inne bajery znajdę. Idziemy dalej, dobra. I co tutaj mamy? Salwę mamy. Dobra, to Marksa wezmę to. O ty panie, to jest bazooka. Czy to jest to działko gdzieś? Dobra, bierzemy lancera i wjeżdżamy tam. Podejście do przodu, tą beczułkę rozbijamy. Oni się sami rozwalą na tych swoich beczkach, nie? Wrogo jest zmontowany. Dobijmy sobie. Tu jest w miarę czysto. Puszczamy tam drona. O, ty lamusie, jeden na blisko. Na blisko pajac podchodzi. Ale ten go piłą załatwił, nie? Dobra, rushujemy. Te małe pajace to podjazdu do nas nie mają. Nie możemy tak zgasić. To sobie odpalę. Dobra. Jeden rój rozbity, nie? Tylko zauważcie, tam było dużo amunicji strasznie, nie opłaca nam się wracać. A tam się powoli kończy. Dobra, są komponenty kolejne. Więc chyba mam na ten dodatek mój, mamy 7 komponentów. 8 już i sobie mogę ulepszyć. Czekaj, co on to jeszcze ma? Skradanie. Egzekucje przyspieszają ładowanie, to nie, snajper. Fragi zastrzały w głowę przyspieszają ładowanie zdolności Jacka. Ej, to jest fajne. Jack może nie, tego nie chce, ale snajpera sobie wezmę na nim. Dobra, i mamy tą pasywkę snajperską. Że będziemy mieli szybciej możliwość używania tych umiejętności, nie? A ja strzelam tylko w headshoty w sumie. No to mi się to bardzo, bardzo przyda. Ja sobie podejdę do tyłu, jest amunicja jakaś, dobra, jest skrzyneczka. Trzeba uzupełnić, nie? Bo bez ammo to my tutaj, moi drodzy, nic nie zrobimy. I lecimy do ambulatorium. Tam już są nasze ziomki. Kolejny rój musimy rozwalić. To jest tu duże badziewie. Pyk! Mnie go tutaj nie przejęło? Trzeba chyba poczekać chwilę. Wal z tego, no. Nie wiem, z czego z tego nie mogę strzelić. Ale coś mnie tu obija mocno. Dobra, działko, pyk. Dawaj, Jack. Jack sobie tutaj z gościem radzi. Jeszcze parę strzałów, dobra, leży gość. Elegancka, nie? Trójstrzał, no trójstrzał to ja nie chcę. To jest ambulatorium, a tu, tutaj już jest. Tu jest czysto. Tu też czysta, mo żadnego nie widzę. Tam mamy kogoś. A tu jest gnojek. Never thought I'd say this, but
Jakiś helikopter leci, nie? Ale nie możemy tego sprawdzić, bo nam mur zasłania. Jest helka. Otwórz bramę osady i wpuść konwój. Dobra, brama osady gdzie jest? Tam z przodu. Bo tu już jest kolejna ekipa z roju. Granacik. Pyk, pyk. O ty cwaniaku najgorszy. O, jest problem, jest problem. Uciekamy tutaj. Chowaj się za tą ścianę, nie odskakuj. Spacja, ratujcie, 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 ziomeczki. Spację klikamy, żeby przetrzymać. Oskar, podejdź i uratuj. Będzie fikołek zaraz. Dobra, podnieśli mnie. Bierzemy tego lancera. Powiem wam tak, że już powoli miałem odcinę, nie? Więc trzeba uważać. Bo zaraz możemy zginąć. Teraz sobie podejdę. Dobra. Troszkę goś po głowie dostał. Oj, powiem wam ludzie, że jest naprawdę ciężko. Jak tą bramę otworzyć? Musi być jakieś przejście. To którędy? A stąd goście biegli, nie? Więc możliwe, że tędy można przejść. Dobra, dokładnie tutaj. Idziemy na górę. Amunicji żadnej nie widzę, aby się przydała. Dobra, pomóżcie. Podnosimy to, nie? O nie! To dziadostwo mocne, łapacz. Z łapaczem będzie problem. Rękę mi urwało. Ale przypał, ty! I co jest grane? Ja robotem chodzę? Czy tym, potworem? Halo, gra komputerowa? Ale jest game changer, nie? Ale mnie obijają moi goście! Ta szarańczo, jesteś swoich mam strzelać? Krepem jestem, dobra. No co jest grane? A tutaj każdego obijać? Ale faza bez kitu. I oni przejmują nasz mózg jakby, nie? Ej, ty chciałem bić tą szarańczę? I swoich robocików też? Dobra. Ile tych robotów jeszcze jest? Tych potworów? Nadzorca. To jest chyba ostatni już. Jezu, jaki on jest wolny! Ja nie mogę coś strzelić albo coś? Ja nie jestem w stanie nikogo trafić, no! Idę na dół! Jezu, jaki ten odcinek jest głośny, nie? Że co?
On mu zaraz głowę urwie. Dobra, dał się Kate uratować, ale jakiś młyn był. Była totalna masakra. Bo ta Kate chyba wie, co się działo, nie? Wujek zginął? I to chyba Kate rozwaliła tego wujka, nie? Ale game changer. Masakra. Thanks, JD. For coming here. Of course. Can I recommend we maybe get these people out of here? Hey, just slow down. No, Foz is right. We need to move. What are you talking? Oscar's dead, man. Give her a minute. She'll get her minute in the Raven. What the hell is wrong with you? Del, we need to leave. I'm not going. Excuse me? For months now, I've been having these dreams. Nightmares. But I think they were messages. No, to jest przez ten naszyjnik chyba, nie? What? Something's happening to me. It's your grandmother's? Enough, we'll deal with this later. Foz, round these people up. I need help. There's a place. Up north. I think we can find you answers there. No, no. Absolutely not. We have orders. You'll go with me. God damn it, both of you, listen. I'll go with her. Oni się boją, nie? Trochę. General notice. Okay. I'll push Jack the coordinates. Now, Corporal, you're coming back to Noifira. That is a direct order. Well, Captain, screw your order. This isn't about you, it's about me. I need to fix this. O, szykuje nam się mega zadymka. Watcher. Her necklace? That's a locust symbol. Yeah, so. She would never be our enemy by choice. I know that. Because she would die for us. I know that. But what if it's not her choice? No, szykuje się tutaj, powiem wam szczerze, coś mocnego. Wygląda na to, że mózg Kate został opanowany przez szarańcze, nie? I jakby matka Kate sterowała tym. Well, it's just us now. So what's in here anyway? A fast way out of this fucking place. Okay. Hey, if you want some time, you know, we don't have to leave right away. Yeah, we do. Okay, then we need some light. Włącz światło, ale to ludzie sobie włączymy w kolejnym odcinku z Gearsów, więc ja się z wami dzisiaj będę żegnał powoli. Mam nadzieję, że wam się materiał jak najbardziej podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. Zapraszam was jutro na 18:00 po kolejne odcinki z Gearsów, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam.